czekamy jeszcze na jakieś wnioski. No ile tu? Zaczynamy. Musimy nie spóźnić już. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w Piwnicy Artystycznej, a tak naprawdę w Piwnicy Poetów. Drugie spotkanie w Piwnicy Poetów. Wcześniej mieliśmy Marię Dąbrowską. Pięknie brzmi, prawda? Maria Dąbrowska. Czyli Majka po naszemu, żeby było do odróżnienia od słynnej poetki. Jest tak zupełnie inaczej, bez duchnik, tak? Ale podobno poetycko i literacko dalej pozostaje Maria Dąbrowska, z tego co wiem. Dzisiaj kolejny poeta i kolejny debiut. No, nie planowaliśmy tego. Ciszej proszę, tu się mówi. Każdy artysta chce innego przekrzyczeć, wiadomo. Dzisiaj kolejny debiut. Nie planowaliśmy tak zaczynać od debiutów, ale tak wyszło. Skoro są debiutanci, tym piękniej, tym wspaniale. Tym debiutantem jest Dariusz Dopierał. Ale jest perfekcjonistą, prawda? Tak. Nie wiem, jak to teraz powiedzieć, Darku, ten mozolnie przygotowany scenariusz, który żeśmy tutaj te 3 tygodnie, dzień w dzień walczyli nad nim, on gdzieś nam zaginął. Teraz nie wiem, jak to będzie, nie wiem w ogóle, jak ten wieczór wypadnie, ale powiem szczerze, nic z niego nie pamiętam. Ale spróbujmy, no jakoś zacznijmy. Wszyscy będziemy... No nie, tam na pewno żyć nie będziesz, Darku. Może ten czerwony po. Chodź. Usiądź. Dobrze się. Dobrze wygląda? Niech ja spojrzę swoim okiem fachowca. Nie, no za daleko, kochani, no nie widać. Ale ja nie widać. Teraz lepiej? Za ciemno. Światełko. Pani Basia ma rację. Zaraz, Pani Basiu. Zaraz, Pani Basiu. Wszystko po kolei. Zrobimy taki pstryk. Taki pstryk. Tak, światełko. Tutaj pstryk. Jeszcze. Teraz dobrze? A tutaj jest stryk, panie Krzysztof. Panie Basiu, zawsze na teraz przesłuchamy na okoliczność. Wiem. Jest poeta. Są jego wiersze. A Krzysztof występuje. Znaczy, no i zamieszanie. Tak, no dokładnie, to jedno i to samo. Będziesz czytał. Tak? Jako reżyser pewnie pamiętam doskonale, że czytasz ty. Aha, ja? Teraz, tak. Oraz i zapraszam tu Paulinę Lewandowską. Paulina Lewandowska. Skoro ty siedzisz, żeby było nie musiała stać. Na 5 części. Pierwsza z nich nosi nazwę Znieczulanie. Zbudowałem. Zbudowałeś wysokie mury. Ukryłeś się w labiryncie. Postawiłeś ostre zasieki. Fosy zalałeś obojętnością. Odciąłeś się od świata. Własnych emocji i uczuć. Skutecznie się znieczuliłeś, by nie czuć i by nie myśleć. Codziennie wzmacniałeś mury, praca, internet, piwo, by nie dać czasu dziecku, gdy domagało się czegoś. Nie przewidziałeś nadejścia burzy, niespodziewanej, odwiecznej, piaskowej. Piasek gwałtownie zasypał fosy. Wdarł się pod powieki.
Znowu podjąłeś wyzwanie, stawiając mury z piasku. Mury łagodzą strzały. Piasek wycisza krzyk duszy. Zbyt pewny zmian nie myślałeś, by pielęgnować, doglądać. I znów to nieprzewidziane. Podmuch rozsypał spokój. I stoisz z zasypaną fosą, co miała odgradzać emocje. Z piaskiem pod powiekami. I duszą otwartą na dłoni. Dawniej poezja miała swój rytm, średniówkę, rym. Była bardziej muzyką niż samym słowem. Brakuje nam w tym programie muzyki. Może masz jakieś życzenie, Darku? Chciałem pokazać jedną rzecz, jedną piosenkę, którą powstała, można powiedzieć, bardzo dawno temu. Natomiast gdzieś tak miesiąc temu, czy dwa, trzy tygodnie temu z koleżanką ze studium Terapii Uzależnień przerabialiśmy tak, żeby się ładnie śpiewało. Tak? Grażyna pięknie śpiewa, współpracuje z chłopakiem, który robi jej podkłady. Jest też psychoterapeutką i tak razem się uczyliśmy. W pewnym momencie stwierdziłem, że dam jej część swoich wierszy, żeby spróbowała coś z tego na razie zaśpiewać. Tak? No i w ten sposób powstały słowa. To jest w 50% to, co było na początku, natomiast cała reszta została potem zmieniona. I tak, no nie każdy wie, że da się zaśpiewać, tak? Także zapraszam. Zdjęcia również zmontowała Grażyna. Można znaleźć też zdjęcia. Thank you.
czarne, niezmienne i ostre, tak myśli wrastające, uczucia skostniałe i twarde, przed zbędnym cierpieniem chroniące, powoli bólem się stają, szczelnie cię odwracają.